Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj Was chciałem zaprosić na drugi film z serii Produkty Leaf z firmy Avon. Dziś bohaterem tego odcinka będzie suplement diety. Jest to kolagen dla urody. Produkt składa się głównie z kolagenu, jak również jest wzbogacony w niektóre witaminy i składniki mineralne, ale o tym powiem za chwilę. Na wstępie chciałbym powiedzieć, co to w ogóle jest kolagen i po co jest nam potrzebny. Kolagen jest białkiem. Jest to białko, które w naszym organizmie stanowi około 70% w ogóle ilości białka, które znajduje się w naszym organizmie. W 10% stanowi bezwodną masę mięśni. Kolagen jest w ogóle takim tkanką łączną, budulcem wielu naszych tkanek. Zacznijmy od tego, że skóra przede wszystkim, włókna kolagenowe znajdują się w skórze właściwej. Kolagen również stanowi w pewną części w kości, tak? Jest w kościach. Ścięgna, powięzi, różnego rodzaju tkanki powiązane z kośćmi, z chrząstki w stawach. To wszystko jest kolagen. Również kolagen jest elementem żył, różnych takich naczyń krwionośnych i nie tylko, limfatycznych. No jest tkanką łączną, która znajduje się w różnych organach. Tkanki również nerwowe, przewody nerwowe też zawierają kolagen. Tego kolagenu organizm jest zdolny produkować tak mniej więcej do około 30 roku życia. Kolagen jest syntetyzowany w naszym organizmie jak najbardziej, natomiast wraz z wiekiem spada zdolność do budowania tego kolagenu. Po prostu organizm produkuje go coraz mniej i tak mniej więcej w okolicach 60, po 60 roku życia produkcja kolagenu zanika. Stąd właśnie są problemy ze zmarszczkami, w ogóle zmiany skórne, skóra wiotczeje, jak również mięśnie tracą na elastyczności. Dochodzi też do problemów osteoporazy. To wszystko jest związane właśnie z utratą zdolności do produkcji kolagenu. Właściwie człowiek ten kolagen skąd pozyskuje? No wiadomo, że wraz z żywnością. Kolagen przede wszystkim jest w produktach pochodzenia zwierzęcego, nawet nie przede wszystkim, tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego. Najczęściej my ludzie spożywamy ten kolagen właśnie w postaci kolagenu czy rybiego z ryb, czy na przykład kolagenu wołowego, wieprzowego, drobiowego. Dla nas ten najlepszy kolagen to jest i taki najbogatszy, to jest właśnie ten kolagen wieprzowy. Najczęściej jest właśnie dostarczany do naszego organizmu. W pewnej części drobiowy, wołowy i mniej kolagen rybny. Właściwie spożywając różnorodną dietę, przyjmując różne produkty, my dostarczamy białko, które w naszym organizmie, w przewodzie pokarmowym jest, to białko jest rozkładane na peptydy najpierw, potem na aminokwasy. I w naszym organizmie, wewnątrz już w komórkach, organizm sam syntetyzuje odpowiednie białka, które są nam już potrzebne finalnie. Natomiast jeżeli chodzi o kolagen, to wiadomo, że tam występują pewne tylko aminokwasy, nie wszystkie. I z tych dostępnych aminokwasów, które podajemy z żywnością, organizm sobie sam potrafi wybrać odpowiednie aminokwasy
i je po prostu zbudować ten kolagen, który jest potrzebny. Jeżeli dostarczamy na przykład takie aminokwasy, które są potrzebne do budowy kolagenu, to znacznie łatwiej organizm buduje ten, po prostu te cząstki kolagenu w organizmie. Natomiast jeżeli są to inne pokarmy, czy na przykład roślinne, czy niektóre na przykład właśnie te białka pochodzenia zwierzęcego, no to organizm sobie musi je powybierać, jakoś zagospodarować też inne te aminokwasy, które nie zostały wykorzystane do budowy innych tkanek, czy na przykład też na energię. Pozostałe nam aminokwasy są też wykorzystywane. Właściwie no, ten kolagen może być przyjmowany w formie żywności, jak i możemy też skorzystać z takich gotowych preparatów, które no, są nam dostępne. I dlaczego warto sięgać po tego typu preparaty i kto właściwie powinien po takie preparaty sięgać? Przede wszystkim osoby, które już widzą, że utraciły jędrność, sprężystość skóry. Skóra jest nieodpowiednio nawilżona. Już widać zmarszczki. No, te osoby, które chcą po prostu poprawić swój wygląd i estetykę. Również osoby, które zajmują się na przykład sportem, są aktywne, ćwiczą, trenują. Wtedy kości, mięśnie, ścięgna i stawy są troszkę bardziej eksploatowane i bardziej narażone na różnego rodzaju uszkodzenia. No i wtedy ten materiał się bardziej zużywa i ten kolagen jest bardziej potrzebny, w jakby większym stopniu potrzebna jest jego produkcja. Osoby, które na przykład starsze już panie, które już wchodzą w okres menopauzy, no już są przede wszystkim narażone na właśnie utratę tego kolagenu. Osoby chore na cukrzycę, ponieważ cukier niszczy tkanki kolagenu. Też produkcja powinna być zwiększona. A niestety nie ma z czego właściwie, jeżeli no, organizm produkuje tyle, ile może. Osoby, które już są powyżej 60 roku życia, ponieważ narażone są już na osteoporozę. No i zwiększenie dostępności tego materiału, z którego kolagen może być zbudowany, zwiększa szansę, że po prostu organizm będzie wykorzystywał co w swojej mocy, żeby ten kolagen wyprodukować. Tak jak na przykład nasza skóra no, wymienia się w ciągu 28 dni. Każda komórka zmienia się w tym czasie, po prostu obumiera i jest wymieniana na nową. I od tego zależy, jeżeli dostarczymy jakieś odpowiednie składniki, czyli na przykład te aminokwasy, które wchodzą w skład kolagenu, to wtedy łatwiej jest taką tkankę nową i taką skórę zdrową wytworzyć. Także jeżeli chodzi o ten preparat, to powiem Wam tak, z czego on się składa. Jest to preparat, który zawiera bardzo niską ilość węglowodanów, bo praktycznie jest 1,1 grama w takiej jednej porcji. Białka jest 2,3 grama dokładnie, natomiast samych jest 40 mg witaminy C i cynku 3 mg. I za chwilkę powiem, do czego są te składniki potrzebne. No i oczywiście 2,5 grama peptydów kolagenowych. I są to peptydy kolagenowe pochodzące z odpowiedniego źródła. Te peptydy kolagenowe są opatentowane i mają nazwę handlową Verisol. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to nie jest przypadkowy producent, który
nie ma żadnych badań, produkuje po prostu peptydy o tak sobie. Verisol jest to marka, która ma badania kliniczne, badania naukowe potwierdzające działanie tych peptydów kolagenowych i odpowiedni wpływ na organizm ludzki. I między innymi też badania wykazały, że przyjmowanie długotrwałe tych peptydów w takiej właśnie dawce minimum 2,5 grama powoduje, że w ciągu 4 tygodni zmniejsza się ilość i zmarszczek. Skóra staje się bardziej elastyczna, giętka i mniej podatna na procesy degradacyjne. Do w ogóle tworzenia kolagenu potrzebna jest witamina C. Bez witaminy C kolagen w naszym organizmie się nie wytworzy. Jest również cynk w tym preparacie. Cynk jest potrzebny do tego, ponieważ również w zamyśle producenta tego preparatu jest również wzmacnianie naszych paznokci i włosów, ponieważ kolagen stanowi pewną część w naszych paznokciach, jak również w budowie włosa jest kolagen. Dokładnie jest to taka otoczka rdzenia włosa. Także jeżeli te włókna kolagenowe są odpowiedniej jakości, to mamy też i dobre, zdrowe i mocne włosy. Wiadomo, że na przykład po spożyciu różnych galaretek, czy owocowych, czy takich galaret mięsnych, no rosną nam szybciej paznokcie. I to jest na to dowód, że te preparaty, że kolagen wpływa na wzrost właśnie włosów i paznokci. Właściwie no, można powiedzieć, że można by było nie przyjmować takiego preparatu i na przykład tylko jeść galaretki czy galarety mięsne. No zgadza się, ale nie każdy ma czas i możliwości, jak i też codziennie jeść porcje galarety czy nawet galaretki takie owocowe. Tak? Dlatego też znacznie łatwiej i przyjemniej jest po prostu przyjmować taki preparat. Jest to bardzo wygodne. I w takim jednym opakowaniu znajduje się 14 saszetek. One są tak pakowane, jest tak pakowany ten kolagen, to są dwie saszetki i w jednej takiej porcji jest 2,5 grama właśnie tych peptydów kolagenowych. Jest witaminy C w takiej ilości, która pokrywa 50% dziennego zapotrzebowania, jak również 30% dziennego zapotrzebowania na cynk. No i w jaki sposób się przygotowuje taki napój? Jeżeli chodzi o taką jedną saszetkę, to można rozpuścić, co prawda tutaj jest napisane, że w 120 ml wody, ale ja mniej więcej przygotowuję sobie taki napój, daję około 200 ml wody. To jest taka też dla mnie porcja. Jak widzicie, jak wygląda ten napój. I mieszam do całkowitego rozpuszczenia około minimum minutę, ponieważ te białka, te peptydy kolagenowe, one potrzebują jakby się uwodnić, rozpuścić dobrze i to przynajmniej minutę, dwie czekam sobie, aż ten napój będzie gotowy. On jest na początku taki trochę opalizujący, potem się ten roztwór klaruje i tak właśnie wygląda. Jeszcze w środku, co można znaleźć w ogóle w tym preparacie? Oprócz peptydów kolagenowych jest maltodekstryna. To jest nośnik właśnie różnych dodatkowych substancji, najczęściej tych preparatów witaminowych, o których mówimy, jak również aromatów, ponieważ produkt jest też aromatyzowany naturalnym aromatem z jabłek. Jest oczywiście witamina C, jest regulator kwasowości, kwas cytrynowy, jest substancja słodząca, są to glikozydy stewiolowe. Produkt jest delikatnie słodki, po prostu dodatek jest smakowy. Jest to całkowicie naturalny produkt. Jest cytrynian cynku, który jest źródłem cynku. Jest substancja przeciwzbrylająca, dwutlenek krzemu. Także nawet dodatkowo mamy tutaj też i krzem.
który zapobiega po prostu zbrylaniu się. Chodzi o to, żeby po prostu proszki mają tendencję do zbrylania się i wtedy po prostu możemy mieć problemy z rozpuszczaniem, jak i również też technologicznie jest to ułatwione też dla producenta, tak? Jakby produkcja takiego preparatu. No i na końcu jest jeszcze barwnik beta-karoten, to jest naturalny ten sam barwnik czerwony-pomarańczowy, który znajduje się na przykład w marchewce, a tutaj jest dodany naprawdę w takiej homeopatycznej ilości po to, żeby po prostu ten kolor tego napoju był taki lekko, delikatnie słomkowy. Jeżeli chodzi o dawki i czas, kiedy należy przyjmować, no to jest to taki preparat, który powinien być, żeby był efekt w ogóle, powinien być przyjmowany stale, codziennie, regularnie i w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt. Ja tam poszukałem różnych badań, które by wskazywały, ile kolagenu trzeba przyjmować i jaki efekt, jak długo trzeba przyjmować. I tak, dla takiego efektu typowego kolagen dla urody, to 2,5 g peptydów kolagenowych to jest to dawka minimalna, która powinna zadziałać. I powinniśmy też właściwie takiego efektu spodziewać się takiego dobrego po 2 miesiącach, po 3 to już na pewno ten efekt będzie, ponieważ w tym czasie już się trzykrotnie prawie powinny odrodzić komórki w skórze. Natomiast takim minimalnym efekcie widocznym to jest 2 miesiące i wtedy powinna przede wszystkim poprawić się elastyczność skóry, nawilżenie tej skóry, jak i również powinien zacząć się zmniejszać widoczne zmarszczki. Natomiast osoby, które, tak jak ja na przykład, przyjmują ten kolagen ze względu właśnie na różnego rodzaju zwyrodnienowe stany zapalne stawów, to tutaj ta dawka jest minimalna, ale najlepiej jest przyjmować na przykład około 5 gramów, czyli dla mnie zalecana dawka to by były 2 takie saszetki w ciągu dnia przez okres około 3 miesięcy minimum. Wtedy powinny być zdecydowanie mniej odczuwalne skutki stanów zapalnych i stan zwyrodnienowego stawów. W moim przypadku jest to kolano. Pierwsze już takie efekty u mnie są widoczne, zdecydowanie mniej odczuwam takiego bólu, z tym, że ja zacząłem przyjmować te dawki na początku takie minimalne, czyli jedna saszetka dziennie. Jestem już właściwie po takiej miesięcznej kuracji, z tym, że ja w tej chwili już przyjmuję 2. Odkąd wyczytałem dokładnie wyniki tych badań, przeczytałem, to przyjmuję 2 saszetki dziennie, no i zobaczymy za 2-3 miesiące, jakie będą efekty. Wyczytałem, że około 40-50%, jak to tak można w procentach wyrazić, powinny być mniejsze skutki tych zwyrodnień. Mówi się jeszcze o tym, że w przypadku cukrzycy, że osoby, które mają problem właśnie z wysokim poziomem cukru we krwi, no to, że tutaj te peptydy kolagenowe pomagają w regulowaniu tego poziomu cukru we krwi. Tych badań tak zupełnie dużo nie ma, nie są one tak na 100% jeszcze potwierdzone, natomiast jeden jest taki fakt istotny, że po prostu cukrzyca niszczy włókna kolagenowe, przez to po prostu cukrzycy mają różne problemy skórne, ale dzięki czemu, że te włókna, znaczy peptydy kolagenowe są dostarczane, organizm lepiej po prostu jest w stanie odtwarzać ten zniszczony kolagen i po prostu spowodować, że te skutki działania cukru są dużo, dużo mniejsze. Jeżeli chodzi o takie efekty, jak właśnie związane z menopauzą, czy z osteoporozą i rzeszotnieniem kości, to tutaj od razu powiem, że tutaj trzeba przyjmować przynajmniej 2 takie saszetki dziennie i jest to proces znacznie dłuższy. Wyczytałem, że po mniej więcej roku
od rozpoczęcia przyjmowania preparatu w odpowiedniej dawce zwiększa się gęstość kości, co jest istotne, że naprawdę można te procesy osteoporozy odwrócić. Tak, to jest bardzo dobre. Sam produkt jest naprawdę bardzo smaczny, no i wiadomo, to jest w formie takiego napoju, więc oprócz tego, że dostarczamy sobie kolagen, to jeszcze dodatkowo też się nawadniamy, co też i wzmacnia ten efekt no, upiększania się, czy po prostu wpływania na zdrową skórę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Chciałem przypomnieć, że osoby, które są klubowiczkami czy konsultantkami Avon z okręgu 708, po oglądaniu tego filmu mogą, że tak powiem, traktować oglądanie tego filmu jako szkolenie i proszę zgłaszajcie się do mnie z informacją, że obejrzałyście ten film, ponieważ jest dla Was przygotowany specjalny kupon zniżkowy. Po prostu po tym szkoleniu będziecie mogły kupić produkty Leaf dużo, dużo taniej. Także oferta będzie, wiadomo, dostępna po wpisaniu tego kodu, a dokładnie to chyba będą 4 warianty produktowe. Dziękuję Wam za uwagę serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania, wątpliwości odnośnie tych produktów. Ja chciałem przypomnieć, że wszyscy klubowicze, którzy obecnie no, mają dostęp do różnych zniżek i promocji, mogą korzystać i kupować ten produkt dużo, dużo taniej. Oprócz tego, że korzystamy z wypracowanego rabatu, to również przy zakupie 4 sztuk produktów Leaf, z 3 produktów, 3 produkty kupujemy według ceny katalogowej, minus rabat wypracowany, a 4 sztuka jest za 1 zł. Także to jest naprawdę świetna oferta. Ja z tych ofert korzystam i po prostu dzięki temu mam te produkty dużo taniej dla siebie. Jeszcze raz dziękuję i do następnego razu. Kolejne filmy na temat produktów Leaf. Będzie to albo pastylki relaksujące, lub będą to koktajle po prostu koktajle, które są, zastępują posiłek. Także jeszcze dokładnie to nie jestem pewien, dokładnie którym tematem się zajmę, ale mniej więcej kolejny film będzie pod koniec lutego dostępny. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.